Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Smite. Dzisiaj będzie to taka luźna, luźna bardzo gierka, ponieważ uległem propozycji Damire, dobra, to skoro mamy Ra, to ja może wybiorę tego Merkurego. Uległem tutaj prośbie Damire aka Dark Jenny z Twitcha. Będziemy sobie tutaj wspólnie grać taki luźny meczek Joust, bez w ogóle żadnego, powiedzmy tutaj, tak zwyczajnie, po prostu sobie zagramy. Przeważnie do tej pory grałem w sytuacjach, kiedy pojawił się jakiś nowy bóg, lub chciałem po prostu kogoś tam konkretnie ograć, albo sprawdzić jakiś nowy tryb, ale nie tym razem. Tym razem sobie po prostu zagramy luźno Joustika właśnie z Dark Jenny. No i z jakimś randomkiem, jakimś Lamer Tururu, coś tam. Także w drużynie Kepri, Mercury i Ra. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mercurym nie grałem wieki wręcz, także totalnie nie pamiętam już, co się na niego kupuje. Że mam nadzieję, że mi to wybaczycie, jeżeli będzie jakieś lamienie tutaj z mojej strony. Więc cóż, no zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Oby dobrze. Ja sobie przy okazji tutaj palę. Może znajdę na szybko jakiegoś builda. Dobra, mamy tu jakiegoś builda. Dobra, widzę, że na streamie gra się troszeczkę urwała, dlatego że ją zminimalizowałem, nie obawiajcie się. Okej. Ze mną w drużynie jest Damire, która gra Keprim i mamy Ra, randomka. W przeciwnej drużynie mamy jakieś dwóch kosiorów, Hadesem i Ahmiozenkabem. Oraz Neze. No dobra, zobaczymy, co tutaj nam pójdzie, jak nam pójdzie. Ja Merkurym zazwyczaj całkiem nieźle sobie radziłem, tylko tutaj obawiam się jedynie takiej sytuacji, że AMC się mocno ubierze i będzie mnie z dystansu klepać. Ale zobaczymy, może nie będzie takiej tragedii. Jestem w ogóle, jak się ma Smite na polskim Twitchu. Przy okazji, jak się ten mecz wczytuje, to ja sobie to sprawdzę. No i jest parę, słuchajcie, osób, które streamują z Polski. Chyba nawet są cztery streamy aż. Łącznie tych widzów jest chyba około 20, więc spoko. Bardzo fajnie. Cieszę się, że gdzieś tam ta gra nie umiera wciąż na tym ryneczku. Dobra, tak sobie kupimy. Nie pamiętam, co ja na niego kupowałem. W ogóle tam mamy Hadesa. Dobra, kupimy sobie Beatsa, będziemy od Hadesa uciekać. No okej, okay. Nie muszę wam chyba tej postaci omawiać, ponieważ grałem ją setki razy. Damire tutaj widzę się nie połączyła, nie wiem dlaczego. Coś tutaj zerwało. O ty. Dziadu. A, oni tutaj są. No i co, i co? No i zabrali nam Blue. No i co poradzimy? Nic nie poradzimy, bo jesteśmy tylko we dwójkę. Patryk! Bartosz, witam wspaniałego youtubera i streamera. O, jakie miłe powitanie, żeby wszyscy mnie tak witali.
Witamy serdecznie na streamie, Patryku. Nie wiem, czy tutaj coś zdziałamy we dwójkę. No dobra, cóż ja mogłem tutaj więcej zrobić? Niewiele. You have left the match queue. No co jest, kurczę, Stark Jenny? Zerwało ją na amen chyba. Najwyraźniej. Chyba padł jej po prostu sprzęt. Nie wiem. No dobrze, że tutaj mamy Ra, więc on może będzie nas tutaj... O kurczę, strasznie tutaj leje mocno. Nie miałem zbyt wiele opcji do wyboru. No cóż, moi drodzy, chyba nasz ostatni meczek na streamie odbędzie się w ukrojonym składzie. Niestety Damire zerwało i chyba nie wróci zbyt prędko. O, najsu! Dobre. Nie widzę tutaj AMC. On prawdopodobnie gdzieś w lesie się tam boksi. O nie, jest tutaj, zobaczcie. Cóż, no cóż, trzeba to rozegrać. Nie będziemy się tutaj poddawać. Będzie co będzie. No i 200 to dobry kryt. No i na co ci to było? O, patrzcie, jest Damire, jest Dark Jenny, świetnie. Bardzo mnie to cieszy. Także jest szansa, że coś będzie z tego meczu jeszcze. Dobra. Behind us, no nie to chciałem powiedzieć. Dobra, dokończymy sobie tutaj przedmiot i wracamy szybko na linię. O, akcja! Dobra, mamy to. Nice. Pięknie. Pięknie. Dobra, trochę im utarliśmy nosa, więc mam nadzieję, że trochę odpuszczą. Świetnie, świetnie. Czyli jednak patrzcie, coś tam się cały czas pamięta. Czy ona, kurde, sobie odpaliła tutaj? No nie wierzę. Dobra, lecimy. Lecimy po mana buffa. O cholera, ktoś go zrobił. Trzeba tych uli szukać koniecznie. Dobra, cofnę się. Zrobimy sobie buty, będziemy trochę szybciej biegać i bić. Bo im szybciej biega Merkury, tym mocniej bije. Jak tam praca? Wiesz co, no od 3 miesięcy mam nową pracę, także jest trochę ciężko z czasem, ale jest ok. Miło, że pytasz. Nice! No i to mi się podoba, słuchajcie. Jeszcze jakieś pytanko. Bo przez pewien czas miałeś przerwę ze względu na tok pracy. Tak, to było wcześniej, teraz już tego nie ma. Och, jejku. Pięknie. Lecimy dalej z koksem. Zobaczcie, jak my tutaj ich po prostu... Ojejku, ale mnie to ulało. Dobra, Reda jeszcze nie ma, może ich blue.
Ale się tutaj pokusił. No dobra, to poczekamy jednak. Nie ma Hadesa, musimy zostać. Ja zostanę sobie na linii, bo akurat Ra wraca, więc muszę troszkę podbić level, bo mam 7. Trochę kiepsko. Także u mnie teraz jest troszeczkę luźniej, aczkolwiek cały czas gorąco. Ale jest czas, żeby postreamować, jest czas, żeby coś nagrać. Tu właściwie nagrywam, jak streamuję, więc jakoś tam muszę sobie radzić. No dobra, nie pyka mi tutaj coś ta jedynka, muszę się... Pięknie! Pięknie to robimy! Jak mi się to podoba! Jakie to jest zacne połączenie, Capri razem z Merkurym. To jest taka hamowa, że coś niesamowitego. Bang! Kurczę, no coś niesamowitego. Coś niesamowitego, co mi tutaj idzie dzisiaj. Mercury jest chyba po prostu moją ulubioną postacią i nic na to więcej nie poradzę. Dobra, ja też be right back. Moi drodzy, 6 na 1, 6 na 1, takie rzeczy. Świetnie. Zobaczmy. Tutaj podpowiadają Malice. Jest coś takiego? Malice. No jest. Co to robi? No dobra, kupmy, zobaczymy. Malice, jakiś Titan, coś tam. I... Okej. O! Zakończył to pięknym krytem. Nie dam się tak łatwo. No i co, już muszę wracać do bazy, słuchajcie. Chociaż czekajcie, jak Muzen Cup nie ma życia. Aj, zmiażdżył mnie. Mogłem się tego spodziewać w sumie. Ile to? 1500 też. Cholera, dużo. Ładnie, ładny, ładny meczek. Bardzo się cieszę. Także tak. Jeszcze 500 golda. No, jeszcze dużo. Dark Jenny ma 7, ja mam 10, Rama 11, no jesteśmy tak w miarę na podobnym poziomie, więc okej. Jedyneczką to muszę tutaj więcej pracować. Patrzcie, piękne to było. Piękne! Pięknie uratowane to zostało. Także wszelkie oklaski dla Dark Jenny tutaj za tą akcję. Świetnie, mamy leczenie, mamy wszystko, słuchajcie, wszystko. No i znowu ta jedynka nieszczęsna nie weszła. Trzeba by tutaj popracować może. Trzeba by tutaj popracować może tą jedyneczką mocniej. O proszę, jak to się pięknie to. Hades myślę, że coś tutaj skubnie. Mam nadzieję, że nie robią Minotaura. Middle towers
Dobra, mamy wardy. A ty dziadu. Za 300. Zabolało, taki krycik. No i już nie ma ula. Wow. Co tutaj zrobicie? I co tutaj zrobicie? Co wy wymyślicie? Ach! Prawie! Dobra, nie mają Hadesa? Dobra, nie mają Hadesa. Możemy atakować. Jakiś błąd? Ktoś? Coś? Ojojoj! Za 340. Dobra, ja się cofnę. Na spokojnie. Kupię sobie tego Malisa. Później tego Titan coś tam. Myślę, że to sporo mi da już wtedy. Dobra, nie będę ultował, bo nie ma w sumie po co. Tutaj masz rację, Patryk. Nowy sezon fajnie się zapowiada. Zobaczymy, co to wyjdzie. Ja właściwie gram dosyć rzadko. Chyba, że mnie na streamie właśnie widzowie namówią, tak jak teraz. Pięknie. Thank you very much za tą pomoc. Patrzcie, moje ulti. Znaczy nie, jej ulti kontra moja trójka, jak się zderzą, to jest, niestety jej ulti ma większą moc. Dobrze wiedzieć, nie wiedziałem. Myślałem, że po prostu gdzieś tam przelecimy koło siebie i tyle. A tu niestety, ale kolejny, słuchajcie, piękny ratunek Dark Jenny tutaj zrobiła. Tak, AMC tutaj już strasznie klepie. Ledwo! Ledwo, ledwo, ale dałem radę. Przetrwałem jakoś. Ajajaj, ale za bardzo tutaj chyba przypazorowałem już na Hadesie. No, Neza do mnie tutaj pisze. Zapomniałem na D&D chyba się zrobić. Po co do mnie pisze człowiek, którego nie znam sensu? Matew. Jeszcze, że mam farta. No jak on śmiał? Pure skill, pure skill. Nothing else, only skill. No, to słyszałem właśnie o tym sklepiku. Fajna sprawa. Dobra, użyj sobie ulti. Ciekawe, czy to też był fart. Zapytamy go później, co o tym myśli. Dobra, obczyścimy tutaj z puli. O kurde, patrzcie, nie mam Minotaura. Coś to się stało. No i proszę bardzo.
Szkoda, że tak późno. Okej, dobra, trochę tutaj poprzestrzeliśmy. Okej, wracam się. Cholera, dotknęło mnie. Feniksa nam zabili, kiedy to się wydarzyło? Dobra, Titana mamy. Nie wiem, co tam dalej się kupowało, bo nie pamiętam. Lootforge. Bloodforge, no dobra. Okej, trochę tu przyslakowałem, mam nadzieję, że mi wybaczą. Dobra, jest i Hades, nie ma AMC, więc możemy tutaj walczyć. Pięknie. No i nie zdążyłem użyć G. No, mogłem zginąć, bo chyba mnie tutaj broniła Dark Jenny. Pięknie. No coś niesamowitego, co my tutaj wyprawiamy momentami. Takie piękne akcje, że aż miło. Dobra. Koszty. Coż to miało być? Nie chciałem tego użyć. No kurde. Dobra, Bloodforge i Deathbringer podpowiadają. Tak też zrobimy. Lutro i Deathbringer. Dobra. Prawie cały mamy sprzęt ubrany. Więc spoko. No jak teraz zaczynają uciekać. Chyba dobry sprzęcik kupiłem. Tak coś mi się wydaje. Oj, oj, oj. Potęga tutaj już się dzieje. 800 to już naprawdę potężnie. Jak go zjadł, słuchajcie. Zjadłem go na śniadanie po prostu. Nawet bez po prostu przełykania, bez gryzienia. Dwa strzały, jeden za 600 chyba. Jak takie coś wchodzi w Hadesa, to normalnie bójcie się. Dark Jenny jakby tutaj złapała, było po prostu super. Ale się cykają, ale się cykają, zaraz się swajdają normalnie z tego cykania. Dobra, troszeczkę wyżej im tutaj zlaliśmy. Ojejku, za 600, ale boli. Ja już będę mógł mieć tego Deathbringera. A 300 aż. Daleko. Dobra. Łatwo poszło.
Mamy przewagę. Muszą się decydować, albo bronią linii, albo bronią Minotaura. Obu nie dadzą rady. No i już mamy 2300. Proszę bardzo. Tym sposobem mamy full sprzęcik ubrany. Teraz tylko activate'y. Patryku, przyjacielu, zaraz będę ci odpowiadał, tylko tutaj zlejemy do końca tych ludków. Oj, nawet nie trzeba było trójki odpalać. No dobra, ja chyba już tutaj mogę wjeżdżać na maksa. Jak coś mi się wydaje. Oj, 700! Ale boli. Musiało boleć. Oj! Oj! Dajesz, 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 wyłaś. Oj, nie trafiło multi. O, thank you. Ładnie, ładnie przeciągnął to. Moi drodzy, pięknie. 15 na 4. Kiedy ja ostatni raz taką grę zagrałem, słuchajcie? Bardzo, bardzo dawno temu. Niezmiernie mi miło, że była to właśnie gra w towarzystwie Dark Jenny. Bardzo dobra gra, bardzo fajna. Jeszcze na streamie, jeszcze udało mi się to wszystko nagrać. Po prostu coś niesamowitego. Dostaliśmy tutaj jakieś nie wiadomo czego. Enigma Chest. Pootwieramy sobie to wszystko przy okazji. Zobaczmy, czy jest to dzisiaj napisane. Enigma Chest. Jeremy. Osiris Voice Pack. Thank you very much. I... mamy Bobblehead Apollo. Okej, okay, bardzo fajnie. No i to by było na tyle w tym odcinku. Wielkie dzięki moi drodzy za uwagę. Widzimy się w kolejnym. Ja dalej kontynuuję streama. Także trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.